the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker, czyli po polsku w Łowce Magów. Dobra, szybkie przygotowanko, kolejna odprawa, ale będziemy mieli też do pogadania, myślę, z ludźmi, tak więc ogarnimy to. Na start Kara i Leilani. Zobaczmy tutaj. O Morganie. A więc wciąż myślisz, że myliłem się do co do słów Morgany? Ona raczej nie zwykła zwracać uwagę na siłę, ale nie było mnie tam, nie słyszałem jej słów na własne uszy. Szczęścia z ciebie, wiesz? Ujrzenie zamaskowanej pani to niezwykły zaszczyt. Trzeba było posłać jednego z jej wyznawców, by ją odszukał w lasach. Taka osoba wiedziałaby, jak rozmawiać z boginią. Możliwe, ale sprawdziła cię w walce, prawda? Być może jesteś jedynym z naszych żołnierzy, którzy jest w stanie przetrwać starcie z istotą nieśmiertelną. No tu bym się kłócił, w sensie Morgana jako host aspektu... Wróć, nie, przepraszam. Nie. Leona, Diana, wcześniej Pantheon, Tarik. Ktoś mi chyba jeszcze umyka, ale nie jestem pewien kto. Zoe jeszcze. Tak na szybko jestem w stanie tego powiedzieć. To są hosty aspektu. Dobra, w sumie Zoe to jest takim odniosłym przypadkiem. Bo ona w sumie... Dobra, nie, no tak, no, jakby jej odpowiednio duże obrażenia zadać, no to też by zginęła. Ale kniw jest taki, że hosty aspektu są naprawdę bardzo ciężkie do zabicia w konwencjonalny sposób. Bo to właśnie połączenie z aspektem daje im nadludzkie wręcz możliwości. Typu, jesteście w stanie, nie wiem, postrzelić w głowę i ta rana się zregeneruje jak Wolverina. Tak przykładowo tylko daje, nie? Ale samo to. Morgana natomiast jest nie hostem, tylko córką aspektu. Po prawdzie jest śmiertelną córką, ale ma moce aspektu. A samo to, że moce aspektu posiada, sprawia, że nie da się jej zabić normalną bronią, ani w normalny sposób, nawet gdyby ją postrzelić z armaty, to ona szybciej by doszła do siebie niż host aspektu. Ba! Szybciej by doszła. Ona by tę armatę jedną ręką, tego rękę by w pięść stegowała, podstawiła na wprost, kula by się rozpieprzyła na kawałki. Tak więc, samo to, że Sylas był w stanie pokonać Morganę, to już jest naprawdę osiągnięcie. Chociaż wiadomo, tutaj głównie przydała się magia, tylko dlaczego nie mogłem jej zabierać? Oh boy, ale błagam, jak będę musiał znowu do niej iść, oszczędźcie mi tej walki, bo mnie szlak trafi z kolejną taką potyczką. W tym względzie możesz mieć rację. Nie sądzę, by było to nasze ostatnie spotkanie z nią, Sylasie. Bez względu na wszystko, jesteśmy magami, a zatem jej dziećmi. Tak, w każdym razie zawsze mawiała moja babcia. Nie jestem zbyt posłusznym dzieckiem. To dobrze, właśnie takiego ciebie lubimy. Okej, to już nic nowego. Dobra, zanim będę tworzył zaklęcia, pogadajmy z Karą a propos tego piórka od Morgany. Tryb nieskrępowany? What? Co to jest? Bo widziałem jakieś skiny do tego w opcjach, ale nie byłem pewny, o co chodzi, więc tego nie ruszałem. Dobra, jeszcze pogadajmy najpierw. Ciężko było wydostać się z więzienia, Karo. Jednak Leilani nie chciała cię porzucić. To mnie nie zaskakuje. Leilani zawsze była uparta. Zupełnie jak jej nauczycielka. Ale teraz jesteśmy czymś więcej niż nauczycielką i uczennicą. Myślę o niej, jak o swojej córce. Pewnie znacie się od bardzo dawna. Zjawiła się u moich drzwi jeszcze jako dziewczynka i błagała, bym wzięła ją na uczennicę. Ani mi było w głowie brać uczniów. Przysięgałam utrzymać sekrety Petrucytu w rodzinie. Rozumiem to, biorąc pod uwagę, jak bardzo łowcy magów interesują się twoją pracą. Ale ta dziewczynka krok po kroku zdobyła moje serce.
Gdy zrozumiałam, jak wielki ma talent do pracy z Petrucytem, zaczęłam dzielić się z nią moimi sekretami. A teraz uważam, że jest w czarotwórstwie równie dobra jak każdy Durant. A po drodze, ona też mnie nauczyła paru rzeczy. Wait a fucking minute, czy ja dobrze rozumiem? Czy nazwisko Kary to Durant? Are you serious? Kara jest potomkinią Duranda. Tego Duranda, który wyrzeźbił Galio. Który wyrzeźbił chyba w ogóle całe... większość Demacji. Który zaprojektował kajdany Sylasa. Dobra, z tym ostatnim mogę się mylić akurat, no ale... no bynajmniej kniw na to, że dało się połączyć Petrucyt. Zrobić z Petrucy to same kajdany, nie? To już jest, to już też wiadomo. Jest też... to był pewnie też jakieś przemyślenie od właśnie Duranda. Ja pierdolę. Jak ja za takie smaczki kocham tą grę. Na przykład? Na przykład nauczyła mnie na nowo w coś wierzyć. Myślę, że nauczy też czegoś nas wszystkich, zanim ta walka dobiegnie końca. Czarotwórstwo. Słyszałem, że to ty nauczyłaś Leilani wszystkiego o Petrucycie i czarotwórstwie. Na pewno zapomniała wspomnieć, że jestem upartą starą babą. Dobrze wiedzieć. Uparte starsze panie zawsze doprowadzają rzeczy do końca. Ale nie wtedy, gdy siedzą w lochu Hezbefa. Cieszę się, że już tam nie jestem. On chciał poznać sekrety mojej magii. Widzisz, w moich żyłach płynie krew Durandów. Elo, potwierdzenie. Arcturusa J. Duranda? Praca z Petrucytem to nasza rodzinna tradycja. To dzięki pismom Duranda wyrwałem się ze swojej celi. Właśnie tak nauczyłem się wchłaniać magię do swoich kajdan. Zakuli takiego maga w Petrucyt? Co oni sobie myśleli? Ale właśnie, to jest to. W sensie, wiadomo, gdyby Sylas nie oszukał Lux i ona by mu nie przyniosła tych pism, to by dalej myślał, że Petrucyt nie magazynuje magii, tylko ją pochłania. Ale, patrzcie to. To też pokazuje, jak bardzo łowcy magów są po prostu debilami, bo oni myśleli, że Sylas to jest mag jak każdy inny, że o, dobra, że użył tej samej mocy, no to pewnie ma tę samą moc co ona, więc zakujemy go Petrucyt, nie ma problemu. A tu się okazało, że jednak nie, bo moc Sylasa to właśnie kopiowanie zaklęć, czy tam talentów magicznych innych osób. Jestem święcie przekonany, że Sylas, mimo iż sam na hemomancji się nie zna, gdyby zastał sobie troszeczkę magii od Wladimira, to byłby w stanie na spokojnie jakieś proste zaklęcia rzucać. Może nawet najprostszą wersję tej transfuzji, którą Wladimir ma opanowaną chyba do perfekcji. Bo nie wchodzę teraz w tematy lolowe, gdzie po prostu zabieramy sobie Erkę na przykład od Wladimira. To jest wiadomo, to jest w grze, czy to jest w lolu, to tak ma być. Ja mówię tylko lorowo, nie? Chociaż kto wie, może też to byłby w stanie odtworzyć, powiedzmy, w rzeczywistym świecie League of Legends. Łowcy magów stworzyli sobie w tobie idealnego wroga. Pomyślałem sobie, że jako członkini rodu Durandów mogłabyś oświecić mnie w pewnej sprawie. Zauważyłem, że las po drodze do Morgany był inny. Drzewa emanowały silniejszą magią. Nie bez powodu nazywa się to miejsce Świętą Puszczą. W tych lasach chyba nie ma Petrucytu, prawda? Nie, tylko Wróć. Nie tylko Petrucyt jest w naszych lasach nasycony magią. Ta puszcza była kiedyś miejscem bitwy, malutkiej części wielkiej katastrofy prowadzącej do zagłady świata. Wojen runicznych. Ludzie używali magii, by krzywdzić i niszczyć siebie nawzajem. Od dawna już nie żyją, lecz drzewa wciąż to pamiętają. Tak mi przynajmniej powiedziano. Częściowo to może tylko legenda. Wielka bitwa między magami? Chciałbym zobaczyć ją na własne oczy. Nie, Sylasie! Uwierz mi, nie chciałbyś. Ha!
Leilani miała rację. Jesteśmy do siebie bardziej podobni niż sądziłam. Okej, okay, i tu tryb nieskrępowany. Super umiejętności! Czy ja będę mógł używać Erki Morgany? Z pomocą piórka? Oh, yes! Kajdany duszy! Sylas przykuwa się łańcuchami do pobliskich wrogów, spowalniając ich i zadając obrażenia po pewnym czasie. Okej, okay, ale jakby co, to tyle? Czy... Nie odeją, tu jest jeszcze dalej! Okej, okay, obrażenia magiczne od ataku, obrona... Słuszny gniew. Po aktywacji trybu nieskrępowanego Sylas się leczy! O ja pertole! Szybsze napełnienie się paska tutaj dla Elary potrzebuje, czyli... Dla tej ostatnio zgarniętej. Dłuższy czas, jeszcze więcej obrażeń i więcej zdrowia, ej! Ja cię sunę! To później, dobra, pogadajmy jeszcze. Sylasie, czy składasz ofiarę zamaskowanej pani? Nie szczególnie. W każdym razie nie tak jak jej wyznawcy. Znaczy, że wcześniej w nią nie wierzyłeś? Uważam, że bogów nie obchodzą śmiertelnicy. Gdyby im na nas zależało, nie daliby nam tak długo cierpieć. Nie powinniśmy liczyć, że bogowie pomogą nam w kłopocie. Ale ona powiedziała, że nam pomoże. Jak możesz w nią nie wierzyć, skoro widział się na własne oczy? Nie zginam karku przed nikim, Ruko. Niezależnie od tego, jak bardzo jest wiekowy czy potężny. O rany, czy to ją rozwścieczyło? Mam nadzieję, że nie. Nie, to jest prawda akurat, ale nie no, myślę, że raczej nieszczególnie się tym Morgana przejęła. Jeszcze do Jobs. Sylasie, nie mogę uwierzyć, że spotkałeś zamaskowaną panią! Nie przypuszczałam, że ona istnieje! Rzeczywiście, to chyba spory zaszczyt. A czy następny raz mógłbyś zabrać mnie ze sobą? Jeżeli można spotkać mit w prawdziwym życiu, to wszystko jest możliwe. To niezły pomysł, Jobs, ale może minąć sporo czasu, nim będziemy wystarczająco silni. Mogę w tym pomóc? Zawoduję rekrutą największy wycisk w ich życiu! Pewnie, Jobs. Dobra, magowie, koniec przerwy, dawajcie te osy! Okej, okay, czyli z tymi osami mówiła na poważnie. Dobra, zobaczmy. Ten ma równo 5, ta też. Jej brakuje jednego. Okej, okay, ona akurat ulepsza stanowisko Jobs, a ta stanowisko Kary. Dobra. To spoko, coś do przegadania. Nie ta opcja, coś do przegadania jeszcze. Nie, ta skrzynka jedna jest do otwarcia, ale to dopiero później. Dalej nie ma co schodzić. Dobra. To... Odprawę, proszę. Mogę wziąć udział w tej misji? Twoja najlepsza czarodziejka ognia dowiedziała się, że jej były partner biznesowy ukradł jej pieniądze. Pozwól jej się zemścić, a na pewno podzieli się z tą odebranym majątkiem. Idź sobie, proszę. Dobra, czyli to był jeden z questów. Zasadzka. I też zasadzka. Ale okej, okay, to jest chyba ta stara jeszcze tutaj. Coś lepszego. Dobra, czy ja znowu... Właśnie, czy przez to, że ona teraz poszła po tego questa, czy ja teraz właśnie mogę tylko jedną osobę wysłać znowu? Bo jeśli mogę, tutaj jest co? Mistyczny pocisk obranego za cel wroga. Dobra, to są tylko łupy, więc jak mam wybierać, to... Wolałbym chyba wysłać tutaj właśnie... chyba ją, bo... A kto wie, a nuż znajdzie sobie ziomka. Tak, dobra. Pewnie przez to, że Nia właśnie poszła na questa, bo gdybym miał i gdyby nie poszła, to mógłbym wysłać tam, ale okej. Okay. Skoro ten quest się zachował, no to możemy się tym ogarnąć. Zobaczmy. Glindmer i kolejne coś pobocznego. Szepty w lesie, opcjonalna misja. Job znalazła ślady wskazujące, że pobliski las jest zamieszkały. To muszą być magowie, prawda? Znajdź ich i uratuj. Okej. Okay. Tylko czemu tu jest taka czaszka? Dobre pytanie. Dobra, w takim razie... Lorn i... Jak? Elara. Okej, okay, no ja bym chciał dla niej znaleźć kilku ziomeczków. Właśnie, co ona ma na upgrade'ach? Pokaż. Więcej mistyczny... Okej, okay, dobra, czyli to samo co pozostali. Spoko. Dobra.
lecimy na poboczniaka. Kara mówi, że musimy znaleźć więcej magów do zwerbowania. Gdybym była magiem uciekającym przed łowcami, ukryłabym się. W lasach? Właśnie! Dziegnierzy mogą być zmarznięci i wygłodniali, ale możemy dać im zupę. Przygotujcie się, magowie! Okej. Ale szepty w lesie jeden. Czy będzie jakaś kontynuacja pewnie tego zadania? Czyli widziałaś jakieś tropy? No pewnie, ale nie tylko magów. Lasy przed nami są pełne dość paskudnych stworów. Miejmy nadzieję, że nie przysporzyły tym magom kłopotów. Ej, co jest? Rozumiem, że to jest ikonka trybu skrępowanego pewnie pod spodem, ale czemu on jest taki zjebany? Dobra, tutaj poproszę burzę. A tutaj... To jest co? Proszę, jednak mogę wykorzystywać tę magię. Bo to jest ta magia od tego strażnika lasu. No dla mnie bueno. Dobra, moment. Muszę sobie to, kurde... wczytać. 14, okej, to jest to właśnie. A sobie piszę bieżący autosave. Dobra, a właśnie, jeszcze kombinacja, to jest co? To jest doskok, lekki i ciężki. Okej. No nie, to dalej zjebane. Dobra, moment, doskok. Bueno. To dziwne. Coś już tu było. Fuj, kości! To miejsce przeprawnie odreszczy, Sylas. Czego tu się bać? To wygląda na całkiem naturalny bieg spraw. Wielkie ryby pożerają małe. Historia stara jak sam czas. Słyszałam kiedyś pewną opowieść o tych lasach. Są tu rzeczy, które sprawiają, że widzisz rzeczy, których nie ma. Może to jakiś mistyczny mag? Nie! To coś gorszego! Ożywające koszmary! Ożywające koszmary, mówisz? Czy my będziemy walczyli z Nocturnem? Bo to jest jedyna rzecz, która pasuje. Albo ewentualnie ta cała Rain, bo ona też taką, ale jakby powiedzmy mini moc Nocturna ma. Okej, dalej. I akurat jak ci się wydaje, że jesteś bezpieczny? Tak! Bum! Poszedłem twoją duszę na drugie śniadanie! Ej, albo w sumie, albo Nocturn, albo Rain, czy bardziej Nocturn, albo Fiddlesticks. To brzmi jak historyjka do straszenia dzieci. O! Jiku! Zbiegam stąd! To o! Ty no, użył jakiegoś źródłowego przejścia, no! Dobra, ogarnięte. I co dalej? Niezła zdobycz. Ale żadnego śladu magów. Myślisz, że poszli dalej? Mamy jeszcze sporą połać lasu do zbadania. Nie poddawajmy się. Sprostaj pierwszej fali wrogów. Okej. Okay. A i to tyle. Dobra. Taki krótki quest. Spoko. Ej, ale kurde, czemuś tak się zjebała ta ikona, kurde. Chciałem użyć tego ulta od Morgana, ale nie wiedziałem jak. Bo dosłownie, po prostu biały kwadrat mi zaznaczał, zasłaniał mi, kurde, chyba użycie ikonek. Znaczy, co mam wcisnąć, żeby użyć. Misja ukończona. Dobra, tutaj powtórka. Tutaj, udało się. 211, też spoko. Dobra, a tu jeszcze coś mamy. Okej, to jest coś nowego, bo myślałem, że to jest znowu to, co było u Morgany, ale nie, to jest coś innego. Śpiewajcie, nim zapadnie ciszy kurtyna. Śpiewajcie o skrzydlatej obrończyni, która płonące rozwinęła skrzydła.
Kale, śpiewajcie pod księżycem imię zamaskowanej Morgana, śpiewajcie o siostrach, co przez śmierć i zdradę rozłączone, córki wojny i miłości na tej ziemi się zrodziły, lecz ojciec zabrał je, gdy niebiosa żony go pozbawiły. Uciekł daleko od tej góry, co z niebem się styka, Targon, do kamiennego lasu zwanego cmentarzem Mistyka. Tam siostry żyły razem, spełniło się ich marzenie, aż ostrze sprawiedliwości przecięło krainę i odkryło ich korzenie. Siostry skrzydła wówczas spętały, serca niegdyś wolne łaski matki opętały. Okej. I dalej. Kolejne questy. Rekrutacja. Kurde. Dobra, komu brakuje jednej? Jej, no to leć tam. Tutaj co? Łupy. No to tutaj niech leci Nia. Albo nie, tutaj niech leci... Wróć, nie właśnie, niech to niech leci Lorn, a ja sobie tutaj wezmę Nię i Elarę. Coś jeszcze... Nie no, myślę, że będzie okej. Chociaż... Nie! Czekaj. Zanim pójdziemy, to jeszcze upgrade'nijmy się. Dobra. Ile mam przy sobie? 1700. No to nie mało. Obrażenia do ataku. Na obrażenia magiczne mnie nie stać. Ale obronę warto, myślę, podnieść. Żebym tak nie obrywał za bardzo. Więc dobra, mam 500, czyli tutaj na tego mnie nie stać, czwartego. Na żadne nowe zaklęcie chyba też nie będzie mnie stać. Na to mnie stać. Na to też, tego nie znam, tutaj nic nie znam, tutaj mam co chciałem, reszty nie znam, tutaj... Ewentualnie tą tarczę mógłbym wziąć, ale tej tarczy się nie opłaca brać, myślę. Okej, okay, my też się nie zwiększa, także przez ograniczony czas atak za pomocą... ej, ja tego nie wiedziałem, że to taki buff daje. Good to know. Dobra, no ale nie no, na razie zbieramy. Wiadomo, i tak te zaklęcia wszystkie wykupię, no ale... Priorytety trzeba mieć, nie? Dobra, zaś muszę ich przydzielać, szkoda, no ale to akurat pójdzie szybko. Nia, Elara, go. Kurdaku... Ajajaj, akurat natura i ogień głównie. To w sumie totalnie złe osoby wziąłem. Dobra, trudno. To teraz Devinie. O, jest nasz ziomek. Znaczy, ten ziomek z nas uratował. Jest Hezbev. Listę. No wszyscy ci chyba. O właśnie, Killian. Po prostu sami sobie naważyliśmy tego piwa, mój panie. Zakucie Sylasa w łańcuchy uczyniło go tylko gwałtowniejszy. Gdybyście dali go mnie, Lordzie Eldrazie, mógłbym wykorzystać jego moc. Ciekawe kurwa do czego? Samobójstwa? Bo stary, nie wytrzymałbyś chyba połowy, nawet dwóch minut z lasem w jednej celi. Zamiast tego tłumiliśmy ją, aż wybuchła! Tak jakby byle laboratorium mogło okiełznać tego człowieka. Nie, Sylas jest zbyt niebezpieczny, by pozwolić mu żyć. Ale gdybyśmy zabili go teraz, stałby się męczennikiem dla innych buntowników. Misterio, jak idzie nasz plan wzbudzenia strachu przed zbiegłym więźniem? Nadal rozpuszczamy plotki o nim. Lecz zdaje się, że nazywanie go królobójcą to za mało, wciąż zyskuje zwolenników. Wybacz mi, panie, lecz na pewno są jakieś skuteczniejsze sposoby na poskromienie Sylasa. Pozwólcie mi eksperymentować na tej dziewczynce, Rain. Podczas ostatniego spotkania już prawie... Nie! Dosyć eksperymentów! Naciskaliśmy ją już wystarczająco za mocno! Nie tym tonem, dowódczyni! Nikt nie podniesie ręki na twoją młodą podopieczną! Mam rację, Hezbev? Oczywiście, panie! Ty w ogóle, kurde, teraz nie wczytałem się w ogóle w opis tego kurtego. O, dobra. Grindmere. Więzienie łowców magów Grindmere jest ważnym celem i jedną z placówek ćwiczeniowych Wisterii. Zinfiltruj więzienie i uwolnij tylu magów, ilu zdołasz. Kurde, mogę mnie jednak wysłać tam na questa, byłoby lepiej. Forteca Grindmere jest tuż przed nami.
Jobs, Ruko, zostańcie tu i kryjcie tyły. Jeśli ktoś spróbuje cię śledzić, damy mu nauczkę! Co ze mną i Karą? Wy dwie pilnujcie wejścia do fortecy. Ja kieruję się na dachy. Uważaj, Zelas! Wychowanek w histerii może na ciebie czekać. Nie martw się. Dorównam im pod każdym względem. Mamy tekst z Lola. Bueno. No i zaś! Jesus! Czemu się ten kwadrat pojawia? Lugawi magowy. Dobra, może tak sobie zczeknę. Dobra, mam iść w lewo? No to oczywiście pójdę w prawo. Tutaj kapliczka. Tu się spileruje. Okej, okay, wszyscy dają dyla. Mamy nieustraszoną gwardię. Okej, czemu ja tego nie użyłem od razu? Bardzo dobre pytanie. No ale niech będzie. Dobra, i teraz... Teraz w prawo. Przez was nasze miasto jest polem bitwy. Tak, przez nas. Okej, okay, tutaj... Leilani chyba się nieźle bawi, widzę, z Karą. W ogóle ten, ona to utrzymuje barierę, ten dźga, nic się nie dzieje, ten strzela i marnuje strzały, no debile. Nie wyszło mi kombo, no ale trudno. Niszczą nasze miasto. Ta, mam straszne wątpliwości, kto tu niszczy to miasto, wiesz? Czy twój sąsiad jest magiem? Poniżej zamieszczono listę objawów magicznej aktywności. Dobrze się z nimi zapoznać, zależy od tego bezpieczeństwo królestwa. Nieoczekiwane rozbłyski światła w domu danej osoby. Dziwne inkantacje, szczególnie w starożytnych językach. Lewitowanie, nienaturalnie szybko ogojące się rany, noszenie egzotycznych kapeluszy, rozmawianie ze szczurami, kotami i innymi szkodnikami, zamiłowanie do nocy. Aha, że lubi być w nocy, coś tam pewnie. Unikanie kontaktu wzrokowego, częste przerwy na toaletę, co? Wycie ukrywanie się w lesie lub... What the fuck? Jak ludzie w demacji mają wyprany mózg? Przecież większość tych zarzutów to jest po prostu jakiś żart. Dobra, mam szczerą nadzieję, że... Dobra, teraz, okay. Mam szczerą nadzieję, że jak kurde... zrestartuję grę, to się naprawi kurde to wyświetlanie, bo mi rozpieprzy za chwilę. Tutaj tak będzie wyglądało. Jak nie mogę ich zastukać żywiołem, no to chociaż ich zastukam tak po prostu. O, tutaj Jobs. Też kurde, one po prostu tańczy, nie? Ona ma tutaj w dupie, co sobie tutaj robią. O, przyciągnięcie. Niektórych wrogów można pokonać tylko jeśli Selas użyje swojego haka. Jeśli to możliwe, ta akcja jest zaznaczona ikoną. A, czy muszę... Czy co nie zwróć? Tutaj Ruko? Kurde, patrzcie, jak ich łoi z tego młota! Jakim ten... Jeśli ta tarcza nie jest z petrucydu, no to gościu już powinien mieć zjarane ręce. Okej, okay, siedziba z niej infiltrowana. Okej, okay, taka liniowa lokacja widzę póki co. Tylko naprawdę mam takie dziwne wrażenie, że to jest jedna wielka pułapka, nie? Ci magowie nie przedadzą się przez naszych żołnierzy. Chcesz się założyć? Co jest? Kogo leczy? A, to. Ej, a mogę zrobić magię? Nie, szkoda. Żegnam. Hop. Tyłu. Puls! Au!
Dobra, już się dopiero przygotuję tak na kolejną akcję. Zaskakujemy. Tutaj mamy dociągnięcie w razie czego, ale czemu? Aha, pewnie to jest powrót. Mi się wydaje przynajmniej. Aha, dobra, to już wiem czemu. Okej, jak na złość tak nie zejdę. Dobra, czyli muszę tak... Tych muszę olać na razie i muszę lecieć właśnie do tego. Teraz na nich sobie użyć tego. Dobra, widzę też auto-aim tej umiejętności leży. Tak mówiąc. W taki sposób, hop. Na dół. Dobra. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. Okej, poszło gładko. Dalej. Mam iść w górę. No to oczywiście najpierw pójdę sobie na dół. Zobaczę czego tu pilnowali. Ile pilnowali czegokolwiek. Co pokoju? No to pomyśl co możesz zrobić, żeby ten pokój faktycznie nastał. No ciekawe dlaczego, naprawdę bardzo ciekawe dlaczego. Dobra, to widzę, było tylko przejście. Magiczne bramy i klucze. Łowcy magów często chronią swoje obiekty za pomocą magicznych bram. Sylas może otwierać je kopiując magię z odpowiedniego klucza i używając jej na zamku. Okej, spoko. Na pewno mnie zauważyli. Więc gdzie jest ten utalentowany uczeń? Dobra, sprawy ogarnięte. Pojadłem, więc let's go. Jak to wygląda? Powinno być pro... A tak, bo tam jest na górze kapliczka. Powinna być prosta trasa bez wrogów. Te gówna. Warto nie dać się wal... No! Nąć z tego. Okej. 15 za zniszczenie jednego. Nieźle. Wygląda dalej. Dwa przejścia. Kolejna notka. Imię i nazwisko. Darian Houndel. Przełożony kapitan Sebrius. Przyczyna zaniedbania obowiązków. Niesubordynacja. Wczoraj rano Houndel przyszedł do mnie z niedokończoną dokumentacją i domagał się rozmowy na temat jego ostatniego zadania. Powiedział, że nie uważa schwytanych przez niego magów za wymagających aresztowania i sugerował wypuszczenie niektórych. Nalegał w szczególności, abyśmy wypuścili 5 starszych mieszkańców, którzy kontrolowali ruch i wzrost roślin. Przypomniałem mu, że ci magowie poturbowali łowców magów roślinami, co stanowi napaść. Houndel odpowiedział, to nie przestępstwo, że babcia uderzyła mnie warzywem. Nalegał, abyśmy niezwłocznie wypuścili magów i nie wpisywali ich do rejestru więzienia. Gdy opuścił pomieszczenie, natychmiast poszedłem do przełożonego, aby zgłosić tę sytuację. Zalecana kara. Wydalenie z zakonu łowców magów. Natychmiastowe pozbawienie wolności. Zbadanie rodziny i znajomych pod kątem powiązań z magią. Ja pierdolę. Mówiłem. Hitlerowcy. Czy w sumie Hitler przy łowcach magów to jest chyba miły gość. Tak naprawdę. Kurde, nie mam na... Czekaj, na to mam... Many. Dobra, szybki check. Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Uuu, i tu... O, proszę! Czyli tam potrzebuję klucza pewnie. Tu jeszcze mamy kolejne. Rejestr aresztowań. Darian Houndel. Aha, dobra, to jest jego spis, okej. Nazwisko, wiek i magia. Arus Frinsfor, 12 lat, ogniste dłonie. Becca Orville, 17 lat, magia wiatru. Gun Griffin, 78, uprawa, powiększa rośliny. Fritz Panak, 66, też uprawa, magia roślin, za dużo pomidorów. Harriet Levy, 6. Sześciolatkę zgarnęli. Wy se żartujecie chyba. Wywołuje burzę.
Jeffa Martin, 89, sprawiła, że potoczyły się na mnie dynie, znowu rośliny. Kilik, nazwisko nieznane, nie chciał powiedzieć, chyba 20, przywołuje wodę pitną. A Olivia Woolley, 71, wokół niej urosła ściana kukurydzy, więc chyba też rośliny. Sally Tristan 2, what? Dwulatka? Unosiłaś się tuż nad ziemią. Oni są jebnięci w tym zakonie. Nels Marten, 90, chyba miał coś wspólnego z dyniami, więc też rośliny. Kapitanie, nie mogę dokończyć rejestru, chcę porozmawiać z panem o niektórych osobach, które aresztowaliśmy. Prawie wszyscy uprawiają magię roślin. Każdy jest w podeszłym wieku. Nie widzę, jakich aresztowań miałoby służyć społeczności. Spotkajmy się w tej sprawie, dziękuję. Okej, czy to jest poprzednik do tego, co czytaliśmy przed chwilą? Dobra, teraz zgarnę sobie odnowienie. I to wszystkiego. Teraz się możemy tam cofnąć właśnie, a potem będziemy kontynuować fabułę. Czy w sumie wiadomo, gdybym był na tyle ogarnięty, to może bym był w stanie ich pokonać. Ale żeby nie stracić zapisu, no to jednak wolę sobie tego oszczędzić. Przecież drzwi. O nie, nie ma! Ciekawe. Kurwa! Teraz co? Teraz to się otwiera. Ale okej, sporo zapasów tu będzie. 130, no to nie warto było tego odpuszczać. Gdzie ja kurde potrzebuję teraz tego klucza? W takim bądź razie. No tak bez powodu to raczej tu nie stoi. Odlećmy się z tego klucza. Chyba szkoda marnować okazję, skoro mam tak mało życia. Do odnowienia. Teraz dobra, na wszelki wypadek tutaj nie wiem, tak zrobię. Żeby było. O Boże, dlatego nie mogłem, bo nie miałem tego w ogóle wyekwipowanego. O Jezu, czyli dlatego była ta biała plama, bo nie wyekwipowałem zaklęcia. Dobra, notka na przyszłość w takim razie. Dobra, tu, a nie, to jest wyżej przecież. Tu potrzebuję tego klucza. Ja pierdzielę, czyli dlatego... No mówiłem, jestem debilem. Masakra. Dobra, i schodzimy coraz niżej, jak to tu wygląda. No, więcej cel, kolejna kapliczka tam na dole. Tutaj skrót będzie do odblokowania. Ano, przybyłem. Okej, tam kolejny rekrut. To żeby ogarnąć rekruta, najpierw muszę ogarnąć ich. Come on, o co ja się kurde zaczepiłem? Nie uciekniesz. Okej, ładnie. W ogóle damage nie dostałem, co mi się bardzo podoba. Kolejni uwolnieni. A kurde, mogłem zniszczyć tak po prostu. Nie musiałem tego w ogóle stagować. Dobra, i do kogo tego? Zdać do niej. Spoko. Szkoda, bo liczyłem, że Oberon albo właśnie Elara to dostanie tego ziomka, no ale trudno. Może jest zaś to. Au!
Dziękuję. Ej, czemu to nie ma friendly fire? No powiedzcie mi. Dobra, padł. Teraz co? Gdzieś tu musi być chyba wajcha. A propos. Okej, jeszcze więcej ucieka. To już wszyscy mówisz? Okej. Tutaj kolejny do zniszczenia. Mieliśmy błędne informacje, ale misja nie była kompletną stratą czasu. Oj, mam naprawdę wrażenie, że cała ta misja to może być jedna wielka pułapka tak naprawdę. O, ta może być dla tych. Ta może być dla Elary. O, oczywiście. Dobra, to niech ucieka. O, kolejna nocka. Drogie skrzydlate obrończynie, kocham was, bo uratowałyście moją rodzinę. Ewa, lat 5. Dziękuję, skrzydlate, jesteście moimi bohaterkami. Mogę być waszym pomocnikiem podczas tej misji. Mama mówi, że nie powinienem was o to pytać, ale chcę iść z wami w świat. Inaczej mama każe mi umyć okna. Akno, lat 7 i 9 miesięcy. Drogi obrończynie Demacji, piszę, ponieważ potrzebuję waszej pomocy. Proszę, ochrońcie mnie przed moim psem, który ciągle kradnie mi kanapki. Balen, lat 8. Macie przepiękne skrzydła, swędzą was stresami. Lydra, lat 4,5. Proszę, odwiedźcie mnie w domku na drzewie, to ten z fioletowym dachem. Pomalowałem go z siostrą, abyście widziały go z powietrza. Możecie przeprowadzić jednego... jednego i w nawiasie lucyferką znajomego. Zrobimy wam owsiankę, abyście były jeszcze silniejsze podczas zdania walki z złoczyńcami. Ej, ale to jest cute. Ale szczerze? Popatrzcie, Kale jest taka... bezkompromisowa, to jest chyba dobrze powiedziane. W sensie ona... Kale widzi świat totalnie czarno-biało. Ona nie widzi odcieni szarości. Albo ktoś jest chujowy, albo ktoś jest dobry. Jak jesteś dobry, możesz żyć. Jak nie, no to cyk pod ostrze, albo potem astralny ogień, czy co tam. Ale co by było, gdyby spotkała takie dziecko? Czy wtedy też tak po prostu by je odtegowała? Naprawdę jestem ciekaw, czy dałaby radę. W mało prawdopodobnym przypadku powstania więźniów należy przestrzegać następujących procedur. Natychmiast zamknąć wszystkie cele i wyjścia, jak najszybciej spacyfikować więźniów, używając tyle siły, ile wymaga sytuacja. Zapalić latarnię. Straż Jego Królewskiej Mości musi zostać poinformowana o ucieczce więźniów, aby zadbać o bezpieczeństwo króla. Petrucyt jest przyjacielem każdego łowcy magów. Wykazano, że substancja ta skutecznie tłumi zdolności magiczne nawet najpotężniejszych użytkowników magii. Po skrępowaniu uciekiniera założyć mu petrucytowe kajdany i odprowadzić go do celi. Uważać na współpracowników. Niestety otrzymujemy donosy o magach infiltrujących zakon. Należy mieć jedno oko na uciekinierów, a drugie na innych łowców magów. Jeden z nich może być odpowiedzialny za ucieczkę więźniów. Należy zachować milczenie. Większość obywateli byłaby wielce zaniepokojona, gdyby wiedziała o naszej działalności. Nie omawiać żadnych szczegółów z cywilami. No, to jest to jeszcze. Jak bardzo to pokazuje hipokryzję i... hipokryzję też. Łowców lu... A, okej, okay, zaś Rain. Widać już po tej otoczce. Sylasie... Sylasie, podejdź bliżej. Lux? Co ty tutaj robisz? Łowcy magów mnie uwięzili. Bogowie, dobrze, że cię znalazłem. Sylas, nie daj się na to złapać drugi raz, no proszę cię. Wiem, że mi nie ufasz, ale musimy uciekać. Wiem, jak się stąd wydostać. Oczywiście, że ci ufam, Sylasie. O! Jak on się teraz nie pozna, że to jest pułapka, to nie wierzę w tych, co pisali skrypt. O! Już widać, że Sylas łapie, że to jest, że coś jest nie halo. Co? Dlaczego? Wybaczam ci, że pozbawiłeś mnie mocy i ujawniłeś moją tajemnicę. No i to już jest gwóźdź do trumny. Już iluzja prysnęła. Nie,
Nie, to nie ma sensu. Dlaczego nie? Nie tego chciałeś? Czym ty jesteś? Osobą, której potrzebujesz. Nie pokonasz łowców magów bez mojej potęgi. Fifty-fifty, jeśli ma być szczery. W sensie, Luke ze sojusznika naprawdę byłaby dobrą osobą w szeregach właśnie tutaj Sylasa i całej tej rewolty. Ale czy w momencie, w którym Sylas ma dostęp choćby do ułamka mocy Morgany, czy on faktycznie potrzebuje Lux? No nie wydaje mi się. W sensie, potrzebuje, no tak pół na pół, mówię, pół na pół. W sensie, byłoby fajnie, gdyby dołączyła, gdyby pomogła. Ale z drugiej strony, nie potrzebuje jej, żeby mieć jej moc, bo mam potężniejszą. Ej, w ogóle widzisz, jest teoria, że Lux może być... może mieć jakieś powiązanie z aspektami przez to, jak właśnie jest silną czarodziejką? Ja mówię, ja dalej celuję w to, że może jest jakoś połączona z aspektem sprawiedliwości. Może z Kale, może z Mihirą, kto wie. Jestem też tą, którą zdradziłeś. Dziewczyną, której zrujnowałeś życie. No, to bardziej rodzina niż Sylas. Ale Sylas też jakoś cegiełki ja tam dołożył. Beze mnie jesteś niczym! No, nie do końca. Szlak! Ty nie jesteś Lux! Raz nie uciekłeś, ale uczę się od ciebie. Tym razem mi się nie wywiniesz. Dobra. Czyli złapał się w tym momencie, że to jest pułapka. No ale niestety nie złapał się wystarczająco na tym, żeby uniknąć złego wciągnięcia w cokolwiek to jest tak naprawdę, bo ja dalej miałem właśnie co to jest za miejscówka. Koszmar, dobra, zakładam, że właśnie kierunek mógł być dobry. O, bardzo dobry. O kurde, nie da się nastać. Wow! Okej, okay, kurde, tak dawno z nią walczyłem, że nie pamiętam, czy to już było wcześniej, czy nie. Kurde! O! O! Okej, okay, to coś nowego. Z zygzaczkiem, nie? Ej, no to... Ej, co jest? Trzecią fazę już pomyślę. Oj, już. Oj, nice! Nie dość, że trzecia faza, to jeszcze dostałem za darmo leczonko. To już mamy to wygrane, tak naprawdę, myślę. Ej, w ogóle mam chyba taki pełnik odblokowany z tego, co pamiętam, co nie? O, no kurde, nawet się tryb nie zdąży naładować. Ja ją zabiję zaraz zwykłymi atakami. Nawet nie. Ej, no jak na złość teraz! Tak, nie chciałem piorunami fajnie. Nie za... O! Proszę i proszę i co? I zaraz moje takie durne gadanie się na mnie zemści. Dobra, gdzie tym razem? Pokaż się gdzieś.
Że jak już miałem na widelcu, to sam to musiałem jeszcze kurde spierdolić. Boże, ja tego nie mogę teraz przegrać. Dobra, po nich. Jezu, ale jak był blisko, że to teraz sam spierdolił mnie. Legendarny Sylas powalony! Nieźle go rządziłaś, dziewczynko! Histeria zrobiła z ciebie prawdziwą zabójczynię! I pomyśl, że jego cierpienie jest tylko w jego głowie. Niedługo to się zmieni. Okej... Tutaj powrót. Chyba jak Lux przyniosła księgi, tak mi się wydaje. Ej, ale patrzcie, jak to wygląda. Tutaj jest bez różdżki, tu jest z różdżką. W sumie abstrahując tego, że ona w ogóle właśnie różdżkę dostała w trakcie tego buntu, jak pomogła komuś, nie? Dobra, ale... Lux, wydostań mnie stąd! Nie zasługujesz na to. Zrujnowałeś mi życie, Sylas. Teraz zasługuję na szansę, aby zrujnować twoje. Lux, pomóż mi! Umrę tutaj! Ilu typa go ciągnęło z tymi... tymi, jestem naprawdę ciekaw. Z tymi kredynami. Dowódczyni wysłała mnie, abym miał na jego oko. Możesz iść. Serio? No, skoro dowódca tak mówi? Gideon. Spokojnie, musisz odpocząć. Ulubienica Visterii nieźle cię urządziła. Nie, to jakiś koszmar. Nie mogę znów być w więzieniu! Odejdź! Odejdź od tych drzwi, bo zaraz cię zabiję! Was wszystkich! Mów ciszej, próbuję cię uwolnić. Jesteś moją największą szansą, bym jeszcze raz ujrzał Benjira. Nie jesteś łowcą magów? A kim jest Benjiro? Mam na imię Gideon. Służę łowcą magów pod przymusem. Mój mąż jest magiem. Moi dowódcy powiedzieli, że nie aresztują go, jeśli pozostanę lojalny. Ale mnie okłamali. Mogę się do was przyłączyć, jeśli zechcecie. Mam informacje, które mogą się wam przydać. Skąd mam wiedzieć, że mogę ci ufać? Wiedziałem! Ty zdrajco! Łatwo. Ponieważ nienawidzę łowców magów i wszystkich, którzy z nimi współpracują. Jestem pewny, że znajdziemy dla ciebie miejsce w powstaniu. Okej, wracamy do kryjówki? Tak, chyba wracamy. Okej, no nie, ja to chyba najszybciej będzie miała kolejne upgrade'y. Bo ona ma najwięcej. Okej, okay. Teraz jeszcze tylko ogarnąć... Właśnie, tutaj, w obozie. Musimy iść go poszukać! Wtedy my też zginiemy! Ej, w ogóle powiedzcie mi, jakim cudem Sylas, mając te łańcuchy... Wiadomo, one są ciężkie, są duże, ale mają bardzo też duże ogniwa, które dość mocno hałasują. Jak on się w nich porusza tak cicho? To jest naprawdę dobre pytanie. Sylasie, gdzie ty byłeś? Myśleliśmy, że już nie żyjesz. Powiedz, że ten tutaj to nie jest łowca magów. Ostatnią noc spędziłem w więzieniu, Karo. Gideon mnie uratował. A temu zaufałeś, tak? Może cię wypuścili, byś doprowadził ich do naszej bazy. To prawda, że zostałem łowcą magów z własnej woli. Ale zakon mnie zdradził i zabrał mojego męża Benjira. On jest magiem. Przyłączyć się do powstania i uwolnić go siłą. A, powinno być przyłącze. Kolejna literówka.
I my niby mamy ci w to wierzyć? Ja też byłem kiedyś łowcą magów, ale daliście mi szansę. Uspokójcie się wszyscy na chwilę! Gideon nie włada magią, nie może posłać łowcom magów żadnej tajnej wiadomości. I jest otoczony przez magów. Czego się obawiacie? Nie może nam tu zaszkodzić. To prawda. Zatem możemy po prostu zobaczyć, co będzie dalej. Myślę, że szybko się przekonacie, jak przydatne są moje informacje. Dobrze znam zakon łowców magów. A ja i tak myślę, że to głupie. Nie chcę tu mieć żadnego łowcy magów. Dobra, no to zwijam manele, biorę kajdany i spierdalam, bo pamiętaj, ja też jestem łowcą magów. Poprawka, byłem, bo oficjalnie spędziłem 15 lat w więzieniu. Ja, czytaj Sylas. Sylasie, będziesz musiał porozmawiać z Rukko. A na razie wszyscy musimy odpocząć. Ej, ty, teraz zauważyłem, jaki Gideon pakunek miał na plerach. Skubariutki. Powinienem pogadać z Gideonem. Sprawdzić, jak sobie tu radzi. Wszyscy są wobec niego podejrzliwi, ale mamy za sobą wiele wspólnego. Liczę na to, że się nam przyda. Dobra, ale to dopiero w kolejnym odcinku. No chyba, że gra to wymusi na mnie teraz. Hej, Sylas! Zobacz! Rekordzi otworzyli nowy obszar w kryjówce! Nie, okej, okay, dobra. Czyli to było tylko takie pokazanie nam, że ten tutaj, to jest ciągle to samo. Gdzie to jest, kurczę? Chyba tutaj cały ten obszar się odblokował teraz, bo tutaj pamiętam, że był dotąd i teraz jest więcej. Okej, okay, jest on też... Kurde, kara się nie pokazała, ajajaj. Dobra, mamy co? Mamy do pogadania z Leilani, z Karą, z Rukko także. Dobra, tu mogę odebrać to, po prostu, bo to jest tylko przeklikanie tak naprawdę. Tutaj ona dostaje tą. Jest upgrade. Dobra, to z Jobs możemy a propos tego upgrade zobaczyć, co się stanie. No to jest solidny upgrade! Kurde! Bueno, bueno. Dobra, srebrne skrzydłe. Na razie nie ma co się martwić. Ile mam? 1930. No to mógłbym pójść chyba w to leczenie teraz, na tym nieskrępowane. Czy oni oszaleli? Żeby przyprowadzić do nas łowcę magów? Dobra, to nic nie powie. Czemu ja nie mogę u niej jakiś upgrade do podki kupować? Chyba, że tego potrzebuje tego naszego ziombla. Wiecie, którego, nie? Okej, okay, tutaj ogólnie dezaprobata, że jest tutaj Gideon, ale nie no. Myślę, że się ludzie do niego przekonają, co nie? Dobra, zerknijmy jeszcze, co się tutaj dzieje. Tutaj, o, tu jest kiosk. Słowo, kiosk tego naszego ziomka. Od piorunów. Okej, okay, tutaj. Wiadomo, nie ma co patrzeć, bo to jest to samo, co wyżej. No to akurat prawda była. I zobaczmy, co się tutaj odblokowało. O, to było tam niżej właśnie. Kurde, studnia tu chyba jest. Ej, teraz bueno. Drogi pamiętniku, nie wierzę, że piszę te słowa, ale dzięki obrończyniom za Sylasa z Ochlapiska. Dla niemaga takiego jak ja, ten obóz wydaje się trochę straszny, ale mój brat jest tu bezpieczny. Uczą go, jak używać jego mocy. Zamiast iskier strzela teraz z dłoni wielkimi płomieniami. Ale jego moce to nic w porównaniu z tym, co widziałem u innych. Błyskawice, przesuwanie kamieni, woda tryskająca w powietrzu. Istny koszmar. Ale ci magowie są zwykłymi ludźmi. Demacjanami, takimi jak ja. Widziałem nawet córkę starego piekarza, którą znam od lat. Okazuje się, że dziewczyna potrafi przenikać przez ściany. Nie boję się jej, kiedyś mi się nawet podobała. I może dalej się podoba. Pozwolili mi zostać pod warunkiem, że będę naprawiać ich sprzęt. Każdego dnia obóz wydaje się coraz mniej straszny. No i bardzo ładnie. Nawet, proszę, nawet niemak przekonał się, że w obozie nie jest tak źle, że z magami nie żyje się tak źle, jak to łowcy magów opisują. Okej, okay, 2000 mam teraz.
lekko ponad. Dobra, może jeszcze tak, zanim... Bo będziemy obgadywali z Gideonem, ale... Czy się z automatu odpali się ta gadka? Nie, okej, okay, no to zobaczmy kolejno. Tutaj mogę za 2000 pójść w opto. Albo właśnie, albo za tysiaka mogę te czwarte miejsce. Dobra, pobierę to w takim razie, nie wiem, tak. Im szybciej to odblokuje, tym lepiej dla mnie. Dobra, w kuźni na razie tyle. Ten łowca musi kiedyś zasnąć. No, a czego wy się boicie, kurde? Skoro jeszcze nic nie zrobił, no to nie ma się chyba czego bać. Chwilowo, oczywiście. Dobra, kurde, czekam na to, nie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tutaj nic... O, o, to, widzicie? Tak podobnie do Wisterii mi się wydaje, wygląda ta postać. Ale mówię, mogę się mylić, nie? No i tutaj też nic nie mam. Ale okej, okay, a teraz zobaczmy sobie właśnie, co się dzieje tutaj. Tutaj. Leczę się w trybie nieskrępowanym. Brakuje mi niecałej setki. No, setki z kawałkiem właściwie. Ale same obrażenia magiczne mogę podbić. I chyba w to pójdę. No wiadomo, to leczenie jeszcze zdążę sobie odblokować, nie? No ale... Na razie to będzie tyle. Więc dobra, zrobię sobie jeszcze tylko szybki zapis, żeby się nic przypadkiem tutaj nie zepsuło. Tutaj... zaginione ruiny Zefiry. No tak, przecież to jest to właśnie, gdzie ja teraz jestem. Dobra, napisuję te dwa. No i okej. Ode mnie to w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker, w którym pogadamy z ludźmi, ale przede wszystkim skonfrontujemy się z informacjami od Gideona. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!